Witajcie w nowym filmie i niedziela rano, godzina 9, przed 9. W miarę fajna pogoda, jest chłodno, 9 stopni, ale słonecznie. Jedziemy w poszukiwaniu grzybów, tam widzicie ekipa przygotowana. Pierwsi grzybiarze tego miasta. Yoshi, jak tam przygotowany jesteś? Masz nożyk? Dzisiaj na trufle pójdę. Na trufle, on jest zawsze i on jest jak jeden wielki trufl, nie? Chodź tak, chodź. Jedziemy, zobaczymy, czy w lesie grzyby są. Dawno nie było. Byliśmy 2 tygodnie temu, ale nie było dosłownie nic. Tylko trójaków parę, nawet parę trójaków. Odwiedzenie nawet. No, ale nawet nie ten. Nawet robaki nie były tymi trójakami zainteresowane, więc jedziemy obejrzeć, obadać teren. Jest ładnie, cicho, spokojnie. I... coś jest na rzeczy, słuchajcie, jest 5 aut. A to taki naprawdę malutki lasek jest, nie jest jakiś duży. Zjedziemy, rozglądamy się. Dopiero co weszliśmy. Ale patrzcie. Ale jak tu fajnie wygląda, jak się słońce przez ten przebija. Wiew, trzeba znaleźć jakieś grzyby, żeby ci zabrali grzyby. Mamy mikrowiaderko, a w środku banan, napój. My, słuchajcie, idziemy szukać kani i podgrzybków, no i ewentualnie prawdziwków tam też weźmiemy też prawdziwki, jakby były tam. Trudno się mówi. O, ja mierzę truskawki, trójaki to Lidl. To są zawody w biegnięciu przez las, tu przełajowe czy jak? Aha, no dobra. A tu innych nie szukamy, tylko kań? A co to jest? Widzicie, ja normalnie noszę okulary, więc ja to tak słabo widzę. A tam jest nasze miejsce na kanie. Zobaczymy, ale wybijałyby się już. No właśnie, skań tylko miejsce zostało. Wybijałyby się, naprawdę. Byłoby już je widać, gdyby był. Poważnie? Ludzi pewnie. Ty zawsze mnie w bambuko robisz. No ale jak grzybów nie ma, to patrzcie, chociaż psy się wybiegają. One kochają. O, o, o. Nam wszystko dobrze robi. Tu kiedyś, widzicie, taki jest złowieszczy krąg trójaków. A dookoła, przy tym drzewie zawsze były te kanie. I gdzie one teraz są? Nie ma. No nie ma, może gdzieś tam. Słyszałam cię. Krąg trójaków został, a kani nie ma. A to co to? Ty jakieś dziwne trójocki. Chociaż psy zadowolone sobie pokicają. Mrzony co znajdą? Pełno trójaków. A ty kim jesteś? A ty jesteś purchawką. Ale wielkie te purchawki. Trzeba strzelić z jednej. Pykła. Purchawka. No nie ma nic. Ha, jest pierwszy podgrzybek. Wiecie, że ja nie mam na... Masz drugi? Mamy 2. To trzeba teraz banany zjeść. Bo szkoda ich. I taki nawet dosyć sporawy. Yoshi świruje, słuchajcie, on tam po lesie... Yoshi! Gdzie on jest? Tu trójoki, tu nic nie ma, powinny takie malutkie być, słodkie i urocze. Yoshi biega po całym lesie jak szalony, już do czegoś się tam próbował dobrać. Nie będziemy zbytnio wnikać w co. O, jest kolejny! Patrzcie, mam kolejny, ale ja nie mam noża. Chodź, jaki ładny Yoshi. Yoshi!
Dobra, wyrwiemy. Sebastian obetnie potem. No i co? Trzeba zjeść banany. Ale czy tu się trzeba skupić? To może jeszcze coś znajdziemy. Ale tak nie za bardzo. Nic tu nie ma. Nic tu nie widzę. A tak szczerze mówiąc, tak miejscami to jest dość ciemno i ja to tak słabo widzę. Jak masz trzeciego? Ja mam dwa. Jeden z nieobciętą nóżką, jeden z urwaną nóżką, więc nie wiem, co się tam kryje. Może jakieś robaki w środku mam. Kolejne dwa. I tak sobie myślę. Jak kolejny? Nie. To purchawka. No weź, przestań. Denerwujesz. No co ty tak... Ej. Trzeba banany zjeść, bo się nie mieszczę. Czytam w reklamówkę. A, ja mam banany do reklamów. Gdzie masz te grzyby? Ja może je zdeptam. Tu wysyp takich maluszków jest. O. Wspominałam, że ja noszę okulary i słabo widzę. Na grzyby się wybrała. Znaczy, powinnam nosić okulary, nie noszę. Macie, widzicie? Ja mam tylko wrzucać. No ej! Pierwsze, patrzcie. Już, to jest mini wiaderko, ale już pełne prawie. Muszę się skupić, słuchajcie, bo mnie wyprzedza. Ja może z 5 znalazłam, a ty ile już tam? Z 10? Mniejsze od moich, to się nie liczy wagowo. Idę szukać grzybów, słuchajcie. Skupiam się, poważnie się biorę za robotę. Już tu się rozglądam cały czas. Poważnie kalibruję wzrok na mini grzybki. I idę szukać dalej, bo mnie wyprzedza. Jak znajdę kanie, to w ogóle ja wygrywam w konkursie grzybobrania. Trzeba wziąć przybliżenie, patrzcie. Ale śliczny jest. Ominąłeś. Widzicie, znalazłam grzyba. No i jest. Piękny. Idziemy dalej szukać. Taki malutki jak do octu. I tak właśnie... Tak, zaczyna się grzybobranie. Sezon na grzyby otwarty. Oficjalnie. Co bardzo mocno cieszy. Idziemy szukać dalej. I chciałam powiedzieć, że właśnie wczoraj ocet kupiłam. I teraz to może się nawet przydać. Szukam dalej. I wyłaż stamtąd! Już i... Molusia tu grzeczna, a to o, dzika świnia biega. Będziesz kąpany, zobaczysz. Będziesz kąpany. Nie skacz po mnie. Nie, Moluś, ty też nie. Nie. Moli znalazła grzyb. Moli, ale przesuń się, patrzcie. Tu jeden mam, tu mam drugi. Gdzieś mi się jeszcze fartnie, rozejrzyjmy się. Nie. Do octu idealny. Było blisko. Taki trochę podgryziony, ale jest. Do suszenia. Patrzcie, już mam całą gromadkę. Do octu, do suszenia, do na teraz, do na teraz, do na teraz. Wiecie jak jest. I wyjdźcie. Wyjdźcie z tej kałuży. Matko. Ścieżka przychodu. Patrzcie, ale nie ma tak jednego obok drugiego. Tak trzeba trochę pochodzić, ale są. Cudowny okaz pięknego podgrzybka. Kolejny. Moli ma jakiegoś czuje, słuchajcie. Przechodzi cały czas wokół grzybu. A tu obok jeszcze jeden. Więc chyba oficjalnie można powiedzieć, że sezon grzybowy otwarty. Moli w krzakach, a tu patrzcie, wiaderko się zdążyło zapełnić i widzę, że już ręce pełne wracają. To idziemy się rozglądać. Cikusy biegają tam z tyłu za mną. Chłodno jest.
jak cały czas zerkam w ziemię, ale powiem wam, że no, muszę powiedzieć, że tak, tak, albo trafiliśmy w dobry weekend, albo już się coś zaczęło i są pierwsze grzyby, ale nie... Tak, wzięliśmy takie wiaderko, żeby, wiecie, w razie co wstydu nie było. Jak się nic nie znajdzie, to szyszki można sobie zapakować. A tu się okazuje, że tu wiadereczko pełne, a ja z taką elegancką torbą zakrzona. Do niej to się nie za wiele da wrzucić, bo to by się wszystko poprzyklejało. Po co mi ta torba w ogóle na smyczę, tak? Wziął w razie czego? No ale to się nie nada, ta torba, bo do niej się wszystko poprzykleja. Więc ja z taką elegancką torbą popędalam tutaj po tym lesie. I mnóstwo jest purchawek, takich sprawiających wrażenie, jakby były pod grzybkami. Mało jest tu prawdziwków, praktycznie nie ma prawdziwków. Więc trzeba będzie chyba jeszcze w domu jakąś selekcję zrobić. Idziemy dalej szukać grzybów. Bo ja tu tak tu gadu i wiecie, nie? Nieskoncentrowany człowiek. Jego eleganckiego patyka sobie znalazły. To tu kica z patyczkiem. Taki dobry patyk, tak. Taki dobry. No to tutaj na mnie czeka. Ale ładna. I tu widzę, że tam jeszcze jeden jest. Tak się rozejrzymy. Spójrzcie, co tam z przodu w ogóle jest. Jaki wysyp piękny trójaków. Jakby to tak kanie były. Ale by człowiek sobie pofolgował. Przyszedł w moje miejsce i mi podkrada. Podkradam, ja poleguję, czuję, że tam masz. O, patrz, tu są jeszcze... Czekaj, pierw te znajdę, co znalazłam, nie? No bo wiecie, mój wzrok, nie? Ale ja tam jeszcze... No to nie jest kwestia lat. Tylko brakło okularów. Ale śliczne. Piękne. Tylko je... O nie, kapelusz mi odpadł. Chyba, szukamy dalej. Co, gdzie mówię, że gdzie? Moje ulubione miejsce, słuchajcie, w tym małym lasku. Pewnie jeszcze coś tu zaraz znajdziemy, chyba. Tu kolejny był gdzieś. Godzinę później mam pierwszą kanię. Jest ich tu trochę, ale wszystkie są takie malutkie, że za bardzo, no nie opłaca się. A jako, że mamy czwartek wolny, no to chyba przyjedziemy, jak wiecie, już się trochę rozwiną. I patrzcie, co jeszcze znalazłam. Jakie okazały statko maluchów. Powiem wam, że no zaczęły się grzyby w końcu, aż no fajnie jest. Jest chłodno, ale wynagradzają to grzybki, które znajdujemy. Wracamy do auta, ale tu po drodze jeszcze coś się zawsze znajdzie. I tu sporo jest grzybów. Jak nie byliście, no to może już czas, tu widziałam, jeszcze jeden był. Grzybobranie uważamy za udane. No, jest ich tu trochę. Szkoda, że noża nie wzięłam. Muszę sobie wyciągać. Nawet sporo ludzi jest. Ale pogoda też jest, więc nie można marudzić. Jak wiaderko zapełnione, jakie tutaj prawdziwki są. Obkręć z drugiej strony ładniej wyglądają. O, patrzcie, cudne. O tu pięknych okolicznościach natury będę się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że film z grzybobrania w miarę przypadł wam do gustu. To co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!